Na tym filmie chciałabym powiedzieć, czym jest wartość P, a czym jest poziom alfa na przykładzie dwóch testów statystycznych. To rozróżnienie, czym jest wartość P, a czym jest wartość alfa, jest bardzo potrzebne do przeprowadzenia każdego testu statystycznego. Czy to testu przykładowo nieparametrycznego dotyczącego zgodności z rozkładem normalnym, czy też do przykładowego testu parametrycznego. W każdym z testów statystycznych mamy dwie hipotezy, które powiedzmy weryfikujemy. Jest hipoteza zerowa i hipoteza alternatywna. Jakiekolwiek badanie statystyczne opierające się o weryfikację hipotez byśmy nie włączyli w programie SPSS czy w każdym innym, mamy możliwość wygenerowania statystyki testu, a obok niej zawsze jest wymieniona istotność. Ta istotność nazywana jest wartością P czy p-value w innym programie obliczeniowym. Możemy to nazywać, że to jest pewne prawdopodobieństwo uzyskania wyników bardziej skrajnych lub ekstremalnych niż te, które faktycznie były zaobserwowane. Możemy to inaczej interpretować, że jest to po prostu prawdopodobieństwo, że wybrana przez nas hipoteza zerowa w weryfikowanym teście jest poprawna przy określonym poziomie alfa. No i właśnie, teraz co to jest poziom alfa? Powiedziałabym, że to jest pewien poziom istotności, taki próg, poniżej którego, jeżeli uzyskana wartość P, czy tu nazwany istotnością, ten wynik jest niski, to kiedy my będziemy odrzucać hipotezę zerową. Najczęściej wartość alfa to jako prawdopodobieństwo jest ustalana na poziomie odgórnym 5%. Jeżeli chcemy wykonać bardziej dokładne badanie, to zakładamy jeszcze niższy poziom tego błędu, czyli na przykład na poziomie 1%. W kontekście weryfikowania pewnych przypuszczeń, hipotez badawczych, możemy powiedzieć, że kiedy wartość P, czyli tutaj założona jako istotność w tym teście normalności rozkładu reszt, czy w tym teście na jedną próbę, tu jest wymieniona istotność dwustronna. Jeżeli ta istotność jest faktycznie mniejsza lub równa założonej wartości alfa, na przykład tym 5%, to wtedy odrzucamy hipotezę zerową na rzecz hipotezy alternatywnej. Jak brzmi hipoteza zerowa i alternatywna w danym teście, w tym czy w tym, my musimy już wiedzieć wcześniej. Ponieważ w tych programach obliczeniowych jak SPSS czy Statistika nie mamy wymienionych tych hipotez. Na podstawie porównania istotności do poziomu alfa, który wynosi na przykład 5%, możemy jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy są podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz hipotezy alternatywnej przy danym poziomie alfa. I wtedy oczywiście interpretujemy hipotezę alternatywną danego testu, czy jednak istotność jest na tyle wysoka, bo przekracza ona poziom alfa, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej i właśnie tą hipotezę zerową należałoby interpretować przy danym poziomie alfa. Pamiętajmy o tym, że weryfikacja hipotez statystycznych, czyli porównanie tutaj w praktyce istotności do progu alfa to element testów statystycznych. Testy statystyczne faktycznie mają możliwość przełożenia, czy na podstawie naszej założonej tutaj próbki badawczej można dokonać uogólnienia i wyciągnięcia ogólnych wniosków dotyczących populacji na podstawie właśnie tej wycinkowej zbiorowości uzyskanej w bazie danych.